Co roku 1 listopada na grobach pojawiają się tysiące zniczy i kwiatów. Są jednak takie groby, na których znicze pojawiają się sporadycznie. O takie groby i pamięć po zmarłych dbają ludzie dobrych serc, których w Zakopanem nie brakuje. Tu jest dużo grobów zapomnianych, które nawet nie są dużo opisane i odnawiamy od tego zapomnienia, bo tu dużo osób umierało w czasie panującej cholery czy na gruźlicę i rodziny im robiły wspaniałe pomniki, ale to już teraz te rodziny nie żyją i po prostu szkoda, bo to były dzieła sztuki. I odnawiamy je bardzo, bardzo skrupulatnie ci nasi konserwatorzy. Same chęci jednak nie wystarczą. Potrzebne są fundusze niezbędne do odnowienia nagrobków. Właśnie dlatego co roku zarówno na nowym, jak i starym zakopiańskim cmentarzu pojawiają się osoby, które zbierają pieniądze i nie żałują poświęconego czasu. Zbiórka pomaga w renowacji zabytkowych nagrobków, nagrobków, o których ludzie niektórzy nie pamiętają może, więc na pewno warto poświęcić tą godzinkę w taki dzień jak dzisiaj i wspomóc taki słuszny cel. Wśród kwestujących spotkać można było niemal wszystkich zakopiańskich radnych oraz wielu ludzi dobrej woli. Każdy z nich ma swój sposób na przyciągnięcie uwagi przechodniów i nakłonienie do wrzucenia paru złotych do skarbonki. Trzeba się dużo uśmiechać i spoglądać ludziom w oczy i zazwyczaj działa. Można też próbować niektórzy skarbonką cząść, ale generalnie myślę, że jest to taki czas świąteczny, że nie ma problemu ze szczodrością i kto ma ochotę, to wrzuca. Też jest często, że ludzie przechodzą parokrotnie po alejce, no więc myślę, że praktycznie każdy jakoś na ile może, to wspomoże renowację zabytków. W zeszłym roku podczas kwesty udało się zebrać ponad 19 tysięcy złotych, za które odnowiono 10 nagrobków.